Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Bernatka dziewczynka szła po drzewo w las. Anioł ją wiecie, Bóg sam wybrał czas. Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas, aby wysłuchać nas, aby umocnić naszą wiarę, aby nasze życie tu na ziemi nie było pustym, nic nieznaczącym wydarzeniem w naszym życiu. Miejsce to wybrał Pan właśnie przez dzieci fatimskie, Lucję, Hiacyntę i Franciszka, aby przekazać orędzie całemu światu Matki Bożej, aby nas tu na ziemi, w naszym pielgrzymowaniu umocnić, aby nasze życie nie było tu na ziemi bezowocne. Przychodzimy do tego miejsca wyjątkowego w życiu Kościoła i dla wielu z nas, aby umocnić swoją wiarę, aby nasze życie nabrało sens, nabrało cel. Owoce tej najświętszej ofiary składam Panu Bogu w intencji Andrzeja w Siedemdziesiątce. Jest to intencja, o którą prosiły dzieci i wnuczka. Przeprośmy teraz dobrego Boga za nasze grzechy, zaniedbania i niedoskonałości, byśmy mogli godnie i z czystymi sercami złożyć tę najświętszą ofiarę. Niech każdy z nas także w ciszy swego serca wypowie swoją szczególną intencję. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, wsłuchajmy się w Słowo Boże, które Bóg do nas kieruje. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla dobra z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych,
których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Tyś wielką chlubą Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Wielką chlubą Twoja ufność nie zacze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominając moc Boga. Niech Pan to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Kochani, proszę na chwilę usiądźmy. Jak wielki jest Bóg. Jak wielkie rzeczy czyni dla każdego z nas. Możemy być w tym szczególnym miejscu, aby umocnić swoją wiarę. Tak jak to miała taką łaskę Hiacynta, Franciszek Łucja, kiedy im się objawiła Matka Boża, tak i my teraz, pielgrzymując tu, na to miejsce, też możemy zaczerpnąć tego, co doświadczyły dzieci fatimskie. To właśnie tu, w tym szczególnym miejscu, które jesteśmy, które będziemy dzisiaj nawiedzać, ukazała się Matka Boża. I tak Bóg jest wielki, powiedziałem, i działa rzeczy niemożliwe po ludzku mówiąc. Tak jak już wcześniej, dzisiaj pójdziemy podczas Drogi Krzyżowej na to miejsce, gdzie anioł ukazał się dzieciom fatimskim, tak jak anioł zwiastował Matce Bożej, że będzie Matką Syna Bożego, kiedy jej się objawił, przygotowywał ją do tej szczególnej roli, którą miała pełnić w życiu Kościoła. I tak samo dzieci fatimskie miały najpierw spotkanie z aniołem, który przygotowywał ich do tej ważnej misji, którą mieli uczynić na polecenie Matki Bożej dla całego świata, a tym samym dla każdego z nas.
kiedy właśnie przed objawieniem 13 maja 1917 roku anioł ukazał się dzieciom fatimskim, najpierw podczas tego pierwszego spotkania nauczył ich modlitwy, krótkiej modlitwy. Kiedy ukazał im się drugi raz, prosił, aby dzieci czyniły pokutę i wzywały do pokuty. I kiedy trzeci raz ukazał się anioł tym małym dzieciom, dał swoje ciało, aby ich umocnić. Dał ciało pańskie. Kochani, to wielka łaska, wielki dar, jaki Bóg czyni dla człowieka. Właśnie przez te dzieci fatimskie. I również te wielkie dary, łaski czyni dla nas. Tylko żebyśmy mieli te nasze oczy otwarte i nasze uszy, żeby słyszały. Bo można widzieć, mieć oczy, ale nie widzieć. Można mieć doskonały słuch, a nic nie słyszeć. Dlatego tak ważne jest, aby ta pielgrzymka także pomogła nam w naszym życiu wewnętrznym i umocniła naszą wiarę. My też jesteśmy wezwani do tego, aby czynić pokutę. Najpierw w swoim życiu, a później innych wzywać. I to, co, kochani, mamy w naszej parafii od maja do października, 13 każdego miesiąca gromadzimy się na modlitwie różańcowej. To nie jest mój wymysł, to jest wezwanie Matki Bożej przez dzieci fatimskie. A cząstkę tej Fatimy, cząstkę tych dzieci fatimskich mamy w naszej parafii, mając relikwie łódz Hiacynty i Franciszka. Jak wielki dar, żebyśmy to widzieli i słyszeli. Dzisiaj pani przewodnik, kiedy mówiła, że tutaj wielcy tego świata ofiarowali na koronę dla Matki Bożej właśnie kosztowności złote, tak i my w 100. rocznicę ofiarowaliśmy Matce Bożej różę, która jest wyrazem naszej miłości za to wszystko, co Bóg ze swoją Matką czyni dla nas. Kochani, przyjeżdżamy na to miejsce tacy, jacy jesteśmy teraz, w tym momencie. Ale z tego miejsca musimy wyjechać silniejsi i mocniejsi. Czy tak będzie? To zależy od każdego z nas. Na ile my swoje serce otworzymy na działanie Pana Boga, patrząc, podziwiając i słysząc to, co Bóg nam mówi. Amen. A teraz stańmy i wspólnie módlmy się w tym szczególnym miejscu, w którym Bóg objawia się dzieciom przez niepokalaną dziewicę. Módlmy się, siostry i bracia, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę, za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i szerzenia Królestwa Chrystusowego. Ciebie prosimy, za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Chrystusem umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy, za rządzących państwami, za rządzących naszą Ojczyzną, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr między wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się o ustanie pandemii w Polsce i na całym świecie. Módlmy się za tych, którzy w tym celu działają. Ciebie prosimy. Módlmy się w naszych osobistych intencjach, które każdy z nas tu przywozi, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Módlmy się o zdrowie dla Izabeli, o zdrowie dla Klaudii. Módlmy się także o zdrowie dla Tomasza, dla chorych z naszych rodzin, krewnych, przyjaciół, dla Romana. Ciebie prosimy.
Módlmy się za małżonków obchodzących 70. rocznicę swoich urodzin i 68., aby dobry Bóg im błogosławił na dalsze lata życia małżeńskiego, rodzinnego, im, dzieciom i rodzinie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich czcicieli Matki Bożej, aby starali się wzrastać w łasce u Boga i ludzi przez dobro, które będą czynić. Ciebie prosimy. Boże, nieskończenie dobry, wysłuchaj próśb Twojego ludu za przyczyną Matki Twojej, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej ma i kwitnie chwała. O Bałtyku powód szczyczy, kraj nad płaszczem jej okryty. Matko Boska, Królowo Boska, o Pani nasza, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który Tobie był księgę, będzie Boże teraz i na wieki. Przesłuchaj misterium wina i wody, daj nam, Boże, uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu Tobie przyjeżdżę teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechmogący. Przyjmij nas, Panie, są ze wszechmogą Bogu pokoju. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy. Ona, przyjmując niespokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami Chrystusa i stała się wzorem modlącego Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Na wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego życia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, tutejszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami chrztu i bierzmowania i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, pragniemy wspólnie wołać do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażmy sobie wzajemnie znak miłości, jedności i pokoju. Baranko Boży, który gładzisz grzech ciała krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomaga osiągnąć życie wieczne.
Oto Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi ci wszyscy, którzy z wiarą przyjmują Go do swego serca. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kochani, Komunię Świętą wszyscy musimy przyjąć na rękę. Takie jest tu zalecenie i zarządzenie. Podkreślano mi przed rozpoczęciem mszy świętej, dlatego bardzo o to proszę. Pan Jezus już się zbliża.
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Na dalsze pielgrzymowanie niech umacnia nas Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Z dalekiej Fatimy donosi brzmi dzwon zjawienia.